Dziękujemy bardzo. Jeszcze chciałem coś powiedzieć. Chciałem kilku osobom podziękować w taki wyjątkowy sposób. Kilku osobom, które dla tego projektu miały wyjątkowe znaczenie. Jedną z takich osób jest Paweł Iwicki, który tu jest obecny na sali. Człowiek, który kiedyś zawiadywał firmą CC Records, która jest wydawcą płyty Leny Valentino i opiekował się tym projektem od początku. Był dużych nadziei, kiedy usłyszał demo, a kiedy usłyszał płytę, to mu trochę zeszło. Ale minęło 10 lat i dalej gramy. Także dziękujemy Pawłowi bardzo za to, że gdzieś tam przy nas cały czas był, nas wspierał. Dziękujemy też Maćkowi Pilarczykowi i Sławkowi Juraszowi, którzy się opiekowali zawsze nami koncertowo. No i też samymi menadżerami moimi, więc dla mnie bardzo ważne osoby. Bogdanowi Majewskiemu, który nas obsługuje cały czas i wozi nas ze sobą. I wielu wszystkim osobom, które przyczyniły się do wydania reedycji, czyli zarówno firmie Sony, jak i firmie EMI i wszystkim ludziom, którzy wokół tego pracowali. Ja też osobiście chciałbym podziękować Maćkowi, Jackowi, Arkademu i Metalowi, że udało nam się stworzyć taki wyjątkowy projekt. Zagramy jeszcze jeden piosenek.